Cześć. Nawiązując do poprzedniego filmu o aparacie zapłonowym, pokażemy Wam, jak na tym pracuje silnik. Także mamy już zamontowany aparat zapłonowy. Ten przerobiony z polonezowskiego fiatowskiego FSO. Jedną rzecz trzeba pamiętać. Ja tutaj pokażę na przykładzie tutaj, który mam, oprócz tej przeróbki, o czym nie wspomniałem na tamtym filmie. Tutaj musimy podszlifować tą część, ponieważ aparat zapłonowy bardzo blisko jest tutaj paska rządu oraz blisko jest od kolektora ssącego. Czyli, żeby go poprawnie zamontować, musimy sobie ustawić w ogóle silnik w GMP, w górnym martwym położeniu, tak? I tak sobie ustawić aparat względem pierwszego cylindra, żeby w tym miejscu nam wychodził ten korektor podciśnienia, korekta podciśnieniowa kąta wyprzedzenia zapłonu. Ok, jest ustawiony aparat. Jest mniej więcej ustawiony i możemy spróbować zapalać. Ok, czyli zapalamy, tak? Wystawiamy sobie zapłon. Troszeczkę ssania być może. Słuchajcie, zrobimy jeszcze drobną korektę zapłonu za pomocą takiego pistolecika. Silnik już mam rozgrzany, więc zapalamy. Kąt wyprzedzenia zapłonu mamy ustawione gdzieś na 12-13 stopni, ale te silniki tak lubią. Książkowe jest chyba 10 stopni, natomiast tutaj jak widzimy na tych 12-13 zdecydowanie fajniej odpala.
Okej. Cześć, trzymajcie się.